Hejka, witam Was wszystkich serdecznie i przychodzę dzisiaj do Was z dosyć sporym holem świątecznym z Kika. Byłam w Kiku, udało mi się kupić parę fajnych rzeczy, także stwierdziłam, że to pokażę, bo troszeczkę tego kupiłam, więc stwierdziłam, że nagram osobny filmik. Kupiłam też parę rzeczy nieświątecznych, ale stwierdziłam, że jak już robię ten hol z Kika, to pokażę je również w tym holu. No to co? No to zaczynamy. Dobra, no to może zaczniemy od bombek najpierw, bo też właśnie w tym roku chcę mieć choinkę srebrno-różową, pudrowo-różową. I nie wiem, czy trochę białego nie dodam, ale to zobaczymy. Na razie kupiłam srebrne i różowe bombeczki. No to może je od razu pokażę. Pierwszą rzeczą to są takie bombki szare, takie perłowe i w ogóle. I je kupiłam tylko, były przycenione. Nie wiem, czy widać, za 4 euro, także jestem mega zadowolona i to są szklane bombki, także super, ich jest sporo, co prawda są tylko okrągłe, no ale, ale mogą być, za dużo bombek też teraz nawet nie będę kupować, bo nie muszę mieć od razu w tej choince mega dużo bombek, bo wtedy nie będę mogła sobie co roku czegoś dokupić, a tak to chociaż co roku sobie coś dokupię. Muszę ogólnie szybko nagrywać, póki jeszcze jest w miarę jakieś takie naturalne światło, więc mam nadzieję, że zdążę wszystko nagrać, zanim się zrobi ciemno, bo teraz jak wiadomo się robi niestety coraz szybciej ciemno. No ale do rzeczy, jak już jesteśmy przy bombkach szarych, to kolejne bombki to są takie serduszka i widzę, że troszeczkę pada światło z okna, ale to nieważne. Takie i będę Wam mówić może po prostu w polskich cenach jak będzie, więc one kosztowały 6,99 wszystkie i jedna wychodzi 87 groszy sztuka, też bardzo mi się spodobały, więc sobie je wzięłam. Ogólnie szarych kupiłam więcej niż tych pudrowo-różowych, także na pewno jeszcze będę musieć sobie dokupić jakąś paczkę tych pudrowo-różowych bombeczek. Kolejne bombeczki to są takie i one były za 7 zł. Takie gwiazdki, też bardzo ładne, 4 sztuki. Też sobie je wzięłam. I teraz przechodzimy już do bombeczek różowych i tu mam takie mega słodkie cukiereczki. O, mam nadzieję, że widać. Bardzo mi się spodobało i je musiałam kupić i też kosztowały tylko 7 zł, więc jak tu nie wziąć takich ładnych cukiereczków i myślę, że będą na choince bardzo ładnie wyglądały. I kolejna paczuszka brokatowych. I wyglądają tak, takie brokatowe i one kosztowały 8,99. Też są bardzo ładne. No i z bombeczek to na tyle, więc wiem, że nie ma ich dużo, będę sobie na pewno musiała dokupić, no ale to jeszcze jest czas. Dobrze. Następnie to są bombeczki, ale to są szyszki, trochę wyglądają jak bombki, ale to nie są bombki, srebrne w brokacie. One kosztowały 6,99, a ja je kupiłam dlatego, bo mówiłam w którymś vlogu, że kupiłam sobie taką paterę. No i musiałam coś kupić do tej patery, żeby mieć co włożyć i jakoś sobie fajnie udekorować tą paterę, więc myślę, jak sobie włożę takie szyszki, będzie to fajnie wyglądać, sobie tak posypię. No jeszcze nie mam do końca pomysłu, ale coś wykombinuję. Więc są takie szyszeczki pierwszą rzeczą. Na pewno coś sobie jeszcze dokupię, zobaczymy jak to wyjdzie, coś tam kupiłam, więc na razie teraz pokażę wszystkie rzeczy, które kupiłam sobie do tej patery, żeby sobie zrobić ładną, świąteczną paterę. Następną rzeczą są to takie malutkie choineczki, takie różowe z brokatem. I one kosztowały 8,99, więc troszeczkę wydaje mi się, że dużo jak za takie malutkie choineczki. No ale je wzięłam, no bo mi się spodobało i to będzie takie fajne miasteczko. Chcę sobie troszeczkę zrobić w tej paterze, zaraz też zobaczycie inne rzeczy. Tylko że wydaje mi się, że one będą leciutkie, zbyt lekkie, ale mam taki patent, że może na plastelinę się po prostu je poprzykleję, albo ewentualnie taśmą klejącą sobie je poprzyklejam, więc myślę, że coś na pewno wymyślę sobie. Następne dwie rzeczy są to takie choineczki. Wzięłam sobie dwie i one świecą. O, proszę. No, nie nawet dwie świecą, więc je sobie też postawię. Fajnie, myślę, że będą wyglądać. I jedna choineczka kosztowała 10 zł.
Więc sobie wzięłam dwie i były dwie ostatnie i właśnie dobrze, że trafiłam, bo na to liczyłam, że je uda mi się trafić. Kolejną rzeczą to jest taki domek i on również świeci. Kupiłam go za 6,99 i może go włączę. O, i on też tak fajnie świeci, taki domeczek. Więc tak. I ostatnią rzeczą do tej patery jest taki ładny reniferek. To się nie mogę oprzeć, jak go zobaczę, no więc troszeczkę będzie misz-masz w tej mojej paterze, bo będą różne kolory, ale mi to nie przeszkadza. I on kosztował 5 zł. Taki ładny drewniany reniferek, więc też musiałam go zabrać. Musiałam wrócić ze mną do domu. Mam już też prezent świąteczny pierwszy i to jest prezent dla mojego Ozusia, dla mojego pieska. I pierwszą rzeczą są to takie laseczki Candy Cay. O, mam nadzieję, że dobrze widać. I one kosztowały 5 zł. I jeszcze jedna rzecz, to jest też taki bucik świąteczny, też fajny, i on też kosztował chyba, nie, on kosztował 3 zł, także jeszcze taniej. Tutaj mam takie ładne dwie zawieszki, stwierdziłam, że je sobie powieszę albo na choinkę, chociaż te sznureczki troszeczkę długie mają, więc kolejny pomysł to mam, żeby sobie powiesić na łóżku z obydwu stron, z mojej i Kuby strony, takie po prostu choineczki, też będzie to fajnie wyglądać. I jedna taka choineczka kosztowała 4 zł, one są takie ładne, welurkowe. Milusie z takiego pluszowego materiału jak misie. I to może nie do końca, jest świąteczna rzecz, ale zaliczam ją do świątecznej, dlatego że ją kupuję z myślą o świętach i o gorącej czekoladzie, więc są to malutkie takie mini marshmallow. I paczuszka kosztowała 5 zł. Z kolejną rzeczą taką do jedzenia to są laseczki, lizaczki Candy Cay i zawsze kupowałam sobie biało-czerwone, a w tym roku stwierdziłam, no, że zaszalejmy i kupmy troszeczkę inne i wzięłam jeszcze z dodatkiem zielonego i one ile kosztowały? Gdzieś tu jest cena, czy nie ma tutaj, i one kosztowały 4 zł takie lizaczki. No i w sumie to też jest tutaj patery, zapomniałam. Tutaj mam jeszcze taki talerz świąteczny. Taki talerz, no to pisze, że jest talerz, a troszeczkę jest wyższy. Ale ja myślę, że jest taki blaszany. Wygląda tak. No i ja go sobie w sumie kupiłam z myślą na ciasto, ale myślę, że on jest taki metalowy, to też będzie trzymał ciepło, więc nawet na jakąś rybkę czy coś też będzie fajnie wyglądać. No ale ja to kupiłam z myślą o cieście, więc jak ja coś sobie w głowie wymyślę, to tak musi być. No ale zobaczymy. Mniejsza o to, taki talerz i on kosztował 7 zł. Kolejna rzecz to jest świąteczny papier i go tutaj jest dosyć dużo. Jest mega gruby. O, tak może pokażę, ile go jest. I on kosztował euro 15. Miałam polskie ceny. No to też około 5 zł ten papier. I spodobał mi się, bo taki jak, wygląda jak taki lizaczek Candy Cay. Później mam taki śnieg w sprayu. Śnieg w sprayu, tak, do choinki sobie go kupiłam, żeby sobie spryskać, bo wiadomo jak kupię białą, kupię niebieską. Bo wiadomo jak kupię zieloną, to sobie spryskam, będę mieć białą. A jak wiadomo, te białe choinki zawsze są droższe i moim zdaniem trudno dostępne, chociaż już teraz może mniej. Trudno je dostać, ale wciąż są droższe. A taki spray sobie kupiłam za 10 zł i będę mieć również ładnie opruszoną choinkę śniegiem. Ostatnia rzecz z rzeczy świątecznych są to serwetki takie. Wzięłam sobie i one kosztowały 4 zł. Dobrze, i teraz przechodzę do parę rzeczy już nieświątecznych, ale też je pokażę. Więc zacznijmy też od jeszcze jednej rzeczy dla mojego Oziego. A to już nie na święta, tylko po prostu tak chcę mu dać. I to kosztowało 5 zł, to jest takie wielkie uszko, on bardzo je lubi, więc niech ma, niech się cieszy.
baterie, ile tutaj sztuk, 8 sztuk za 4 zł, te się przydadzą, zwłaszcza teraz, gdy mam święta, do tych wszystkich rzeczy na baterie się przydadzą. Tutaj do ugniatania ziemniaków, bo zawsze jak sobie robimy pire, to nie mamy czym właśnie ugnieść ziemniaków i teraz sobie kupiliśmy i było to na początku cena wstępna, kosztowała 15 zł, a my to kupiliśmy za 50 groszy. Także przecena super. Zapalniczka też wiadomo, że się przyda do teraz na ten okres jesienno-zimowy do zapalnienia świeczek. I ona kosztowała też 4 zł. I ostatnie dwie rzeczy. Sobie wzięłam taką froteczkę białą, bo mi się mega spodobała i wygląda ona tak. I ona kosztowała 4 zł. Wszystko normalnie 4 zł. I teraz ostatnia rzecz, na którą polowałam już ostatnio. Ale stwierdziłam, że jeszcze poczekam, bo może by mogła też być troszeczkę większa. Ale później znalazłam to jeszcze większą, już była za duża, więc teraz, jak już byłam i była ta mniejsza, więc stwierdziłam, że biorę. A mianowicie jest to deska drewniana. Mamy tylko takie zwykłe plastikowe deski, a chciałam mieć coś ładniejszego. Mogła być troszeczkę większa, no ale znowu też nie za duża, bo mamy ograniczone miejsce w kuchni, nie mamy nie wiadomo jakiej dużej kuchni, te szafki też są dosyć małe. No więc kupiłam taką i dosyć sporo kosztowała, wydaje mi się, po 20 zł za taką deskę. Zapłaciłam, no ale jak już było, to już wzięłam i ona też jest z myślą, czy zrobić jakiś taki ładny deskę serów, czy jakiś tam przekąsek, jak i również na pizzę, żeby wyłożyć, czy nawet coś gorącego na jakieś naczynie żaroodporne położyć. To też nic takiego nie miałam. Na plastiku to raczej nie. Raz miałam taką sytuację, że położyliśmy na plastikowej desce. Ta deska jest jeszcze taka cieniutka i po prostu tam się cała wygięła, więc tyle mieliśmy z deski. No ale wróciła do normy swojej, także chociaż na tyle dobrze, że nie pękła czy coś. Ale to wiadomo, na plastikowej deski nie byłoby szkoda. No i to w sumie doszliśmy do samego końca tego holu. Możecie dać w komentarzach to, co się Wam najbardziej podobało z tych rzeczy. Ja jestem zadowolona z tych zakupów, ale jak wiadomo, to na pewno nie są moje ostatnie zakupy. Bardzo mi się marzy jeszcze świąteczny haul z Pepko, więc w moich planach też jest, że taki nagram, no ale to zobaczymy, jak sytuacja z tym wszystkim wyjdzie. Ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze na ten okres świąteczny do Pepko dotrzeć i kupić. No to tak, to na tyle z tego holu z Kika. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!